Dzisiaj popracujemy nad szpagatami. Mam nadzieję, że nie zrazicie się, jeżeli tam na początku coś was zaboli. Niestety z rozciąganiem jest tak, że trzeba się przełamać, trzeba ten ból trochę wytrzymać i potem naprawdę uda się ten szpagat zrobić, bo sama pamiętam, jak ja się rozciągałam i jaka byłam szczęśliwa, gdy ten szpagat udało mi się zrobić. Gdy już będziecie rozgrzani, to wtedy jest właśnie czas, aby do tego rozciągania podejść. Mam nadzieję, że pamiętacie ćwiczenia, które pokazywałam wam na wcześniejszych filmikach i rozgrzewkę, i rozciąganie. Teraz stricte sam szpagat. Jak do tego się zabrać? Generalnie trzeba uklęknąć na kolana. Następnie podnosimy nasz korpus i uwaga, prawa noga do przodu, ręce, nasze ręce, o, ja może ustawię to w kosie, żebyście lepiej widzieli. Nasze ręce idą po obu stronach, nasze ręce muszą być po obu stronach naszej stopy. I teraz uwaga, wyciągamy nogę jedną do przodu, drugą sobie stawiamy na półpalcu, no i trochę się unosimy. I teraz uwaga, początki są takie, że jesteśmy w tym miejscu i już nas strasznie boli, ale liczymy sobie do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. No i chwilę odpoczywamy, żeby te mięśnie też miały czas na odpoczynek. I znowu ruszamy. I trzymamy. Trochę już może niżej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I znowu chwilę odpoczynek. Pamiętamy o tym, żeby za każdym razem próbować coraz niżej, coraz niżej. I jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, męczące, prawda? Ale nie poddajmy się. Chwilę odpoczynamy. I teraz, jak już tak dzielnie, systematycznie będziecie ćwiczyli, i te szpagaty pojawią się już bardzo, bardzo niziutko przy ziemi, no to słuchajcie, na maksy. Głowa na kolana i dociskamy i trzymamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! I słuchajcie, jak te szpagaty uda nam się zrobić, no to wtedy próbujemy, hop, utrzymać równowagę i jeżeli damy radę w tym szpagacie usiąść i nie podpierać się rękoma, to znaczy, że udało nam się zrobić szpagat. I słuchajcie, to samo na drugą nogę. Tak samo. Na kolana, noga, ja tu jestem już cała w trawie. Noga do przodu, ręce po obu stronach, półpalec z tyłu, hop, no i ciach. I trzymam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Odpoczywamy. Bardzo ważna jest systematyczna praca. To znaczy, że jeżeli będziecie ćwiczyli codziennie, to ten szpagat naprawdę uda wam się szybko zrobić, bo te mięśnie będą bardzo przyzwyczajone do tych ćwiczeń. A jak będziecie robili raz na tydzień tylko, no to niestety, ale te szpagaty szybko się nie pojawią. Także teraz macie czas na to, żeby codziennie trenować szpagaty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Chwilę odpoczywamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Chwilę odpoczywamy. I mam nadzieję, że jak już tak poć
ćwiczycie dziennie i te szpagaty się pojawią, to jak wrócicie na zajęcia, to pochwalicie mi się wszyscy swoimi super szpagatami. Mam taką ogromną nadzieję, że będę mogła podziwiać wasze szpagaty. I uwaga, słuchajcie, na maksa próbujemy. Głowa do kolana, dociskamy i trzymamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I uwaga, sprawdzamy, czy trzymamy równowagę. Sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie się utrzymać. I udało się! Pięknie! I jeszcze ostatni szpagat. Szpagat turecki. Uwaga. Tu, hop. Próbujemy. No i to jest nasz początek, tak? Nogi po obu stronach, ręce po środku i trzymamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otwórzmy. I wracamy. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otwórzmy. Macie! I rozluźniamy trochę nogi. Moi drodzy, bardzo zachęcam was do tego, żeby faktycznie te szpagaty codziennie rozciągać, bo naprawdę będziecie super szczęśliwi, jeśli te szpagaty już wam się uda zrobić. Trzymam za was kciuki i bardzo was pozdrawiam!